poprzednim odcinku. Pojedźmy do ciebie. Przysięgam, że to, co robiliśmy dotychczas, jest niczym w porównaniu z tym, co będzie. Peter powiedział, że zabije panią i całą rodzinę. Dobrze. Ale innym razem. Dzisiaj to niemożliwe. Błagam o litość. Znam cię od pewnego czasu, ale dopiero teraz zrozumiałem, jaka jesteś wrażliwa. Jesteś piękna. Wiesz o tym? Piękna i bardzo inteligentna. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. ¿Y ahora dónde quieres ir? Dokąd chcesz pojechać? ¿Dónde? Myślę, że do domu. A la casa. No, no, no te nie pytam, gdzie musisz, lecz gdzie chcesz pojechać. No, entiendo. Nie rozumiem. No, prefieres. Nie masz ochoty się gdzieś wybrać? ¿Dónde? Gdzie? Pozwolisz, że cię zaskoczę? Obiecuję, że nie będziesz żałowała. Więc jak? Dasz się porwać? Sama nie wiem. Nie masz do mnie zaufania? Nie o to chodzi. Pomyślałem, że zjemy razem obiad. W ładnym, eleganckim lokalu. Wyszłam z domu bez pozwolenia. Tym się nie przejmuj. Twoja ciocia ma do mnie pełne zaufanie. Wszystko jej wytłumaczę. No więc? Skoro tak, to z przyjemnością. Dokąd się wybierasz? Renzo zaprosił mnie na obiad. Przecież podoba ci się José Antonio. Złościsz się, że Milagro z nim wyszła, a sama umawiasz się z Renzem, mimo że nie chcesz go poślubić. Nic już z tego nie rozumiem. Wiem, co robię. Muszę wzbudzić zazdrość José Antonio. I grasz z ogniem. Wiem, ale mam sukienkę z azbestową podszewką. ¿Te gusta? Bueno, ¿y
Kto o tym zdecyduje? Lekarz prowadzący. Myślałam, że ty nim jesteś. W takich trudnych przypadkach więzy rodzinne nie są wskazane. Lekarz musi być obiektywny. Czuwam nad wszystkim, ale... Dzień dobry. Jakieś postępy w dochodzeniu? Robimy co w naszej mocy. Farfan nie wymknie się z miasta. Jak się czuje pański ojciec? Bez zmian. Nadal nie odzyskał przytomności. Zaraz przewiozą go do sefaradki. A tutaj? Jakieś podejrzane wizyty? Nie, tylko rodzina i przyjaciele. Czemu pan pyta? Intuicja. Myśli pan, że ten Farfan odważyłby się tu przyjść, żeby dokończyć dzieła? Ja tego nie powiedziałem. Zadałem tylko rutynowe pytanie. Jedyna podejrzana wizyta to przyjście Milagros. Co ty wygadujesz? Milagros należy do rodziny. Milagros Vargas jest tutaj? Mnie się wydaje podejrzana. Jak możesz? Zadałem pytanie. Czy Milagros Vargas jest w szpitalu? Była. Wyszła przed chwilą. Nie minął się pan z nią? Nie wiem, nie znam jej. To dobra, urocza dziewczyna. Kiedy pan ją pozna, zrozumie, że ona jest poza wszelkimi podejrzeniami. Pozwoli pan, że sam wyrobię sobie zdanie na jej temat. Zboczenie zawodowe. Poszukam partnera. Zaraz wrócę. Idziesz już? Pożegnam się z Teresą. Dlaczego rzuciłaś to oskarżenie przeciwko Milagros? Ja tylko powiedziałam, że wydaje mi się podejrzana. Od kiedy pojawiła się w naszym domu, spotykają nas same nieszczęścia. Śmierć wujka, twój wujek umarł zanim zjawiła się Milagros. To prawda, ale i tak jest podejrzana. Uważaj na to, co mówisz. Nie jesteś już dzieckiem. Wreszcie to zauważyłeś. Muszę wracać do pacjentów. Skoro tak się martwisz, wróć do szpitala albo odwiozę cię do domu. Nic mi nie jest. Po prostu żal mi Don Gerarda. Kiedy takie niesprawiedliwe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, zawsze się zastanawiam, dlaczego. I nie znajduję odpowiedzi. Czasami rzeczy dzieją się bez powodu. Po prostu dzieją się. Chciałabym wierzyć, że dobrym ludziom przydarzają się tylko dobre rzeczy, a złym złe. Świat byłby wtedy doskonały. Ale niestety tak nie jest. Wiem. Ale pomarzyć można. Rzeczywistość i marzenia to dwie bardzo różne rzeczy. Ja też bym chciał, żeby ludzie nie cierpieli. Ale to niemożliwe. Dobrze się czujesz? Czy coś się stało? Nie, po prostu zamyśliłem się. Przepraszam. Odwieźć cię do domu? Nie. Jedźmy do tego lokalu, o którym mówiłeś. Nie będziesz żałować. Na pewno ci się spodoba. Dają tam pyszne jedzenie. Mamo, uspokój się. Na pewno odzyska przytomność. Wszystko będzie dobrze. Pani syn ma rację. Don Gerardo jest silnym mężczyzną. Musi pan znaleźć winnych. Robimy wszystko, żeby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za napad. Osób?
Myślałam, że był tylko jeden napastnik. Przepraszam. Halo. Kto mówi? Wygląda jak nieboszczyk. Biedny Gerardo. Boję się, że on umrze. Nie wolno tak myśleć. Gerardo jest silny. Mam pomysł. Pojedź do Rosy. Może się trochę rozerwiecie. Podrzucę cię do niej. Jesteś pewien? Już jadę. Nagłe wezwanie? W związku z zamachem na mojego ojca? Czy ten telefon ma coś wspólnego z zamachem na męża? Zawiadomię państwa, jak tylko dowiem się czegoś konkretnego. Gdzie jest Milagros? Wyszła. Chyba pojechała do szpitala. Wiem, z José Antonio. Pytam, czy już wróciła. Nie wiem, nie widziałam jej. Można wiedzieć, co cię tak bawi? Nic. Co śmiesznego w tym, że Milagros i José Antonio pojechali razem do szpitala? Nic. Muszę wracać do kuchni. Gdzie moja mama? Na tarasie. Nie życzę sobie, żebyś się ze mnie śmiała. Ja się nigdy z pani nie śmieję. Radzę ze mną nie zadzierać. Jak tu ładnie. Czuję się jak na filmie. Morskie fale, plaża. Możemy się potem przespacerować. Ale czemu mówisz szeptem? Czuję, że to miejsce nie dla mnie. Że lada chwila mnie stąd wyrzucą. Rozejrzyj się. Zobacz, jak na ciebie patrzą. No właśnie. To pewnie dlatego, że nie jestem odpowiednio ubrana. Nie mów głupstw. Jesteś najpiękniejszą kobietą w tej restauracji. Lucia powiedziała mi, że koniec z żałobą. To prawda? Tak. Mogę wiedzieć dlaczego? Myślę, że trwała wystarczająco długo. Nie powiesz chyba, że masz coś przeciwko temu. Mam coś przeciwko uzależnieniu mojego życia od twoich kaprysów. Błagam cię, córeczko. Nie mam ochoty z tobą dyskutować. Nie dzisiaj. Wykorzystaj sytuację i idź się zabawić. Powiedz tylko, gdzie i z kim. Wychodzę z ręcem. Bardzo się cieszę. Co się z tobą dzieje? Otrzymałam bardzo dobrą wiadomość i jestem w świetnym nastroju. Nie cieszy cię, że jestem spokojna i zrelaksowana? Cóż to za dobra wiadomość? Nic, co by cię mogło zainteresować. Przynajmniej na razie. Idź już. Nie pozwól, żeby ręce musiał na ciebie czekać. Tak ci na nim zależy? Bardzo. Pochodzi z dobrej, zamożnej rodziny. I znosi twoje wybryki tylko dlatego, że jest w tobie zakochany. Więc zależy ci na jego majątku. Zależy mi na twoim szczęściu. A gdyby moje szczęście zależało od mężczyzny, który nie ma pieniędzy, powiedziałabym, że się mylisz. Ubóstwo zabije każdą miłość. Mam pieniądze. Nie potrzebuję bogatego męża. Chcę wyjść za kogoś, kogo będę kochała. Czy to znaczy, że chcesz sobie kupić męża? Czemu nie? Może zafunduję sobie jakiegoś hrabiego albo barona? Czyżbym popsuła twój dobry humor?
Nic nie mów. Jesteś szczęśliwa i nic nie jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi. Wyłącz tego koguta. Gotowe, szefie. Głodny, ale gotowy. Pamiętaj, że chcę go żywego. Ma nam wiele do powiedzenia. Jest w środku. Niezły pasztet. Niech pan nie wspomina o jedzeniu. Na pewno jest w hotelu. Prawdopodobnie na drugim piętrze. Idziemy. Lucrecia? Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Doskonale. Dawno już nie byłam w tak dobrym nastroju. Nie widać? Tak, ale siedzisz tu od paru godzin. Nie uważasz, że zbyt wiele czasu spędzam za biurkiem? Postanowiłam to zmienić. Bardzo się cieszę. Ogród jest naprawdę piękny. Rozumiem teraz, dlaczego lubisz tu przebywać. Spokój, cisza. Byłem w szpitalu, a potem zawiozłem Lucię do Rosji. Nie zapytasz o Hrarda? Właśnie o nim myślałem. Co u niego? Bez zmian. Nadal nie odzyskał przytomności. To wszystko jest przerażające. Nie masz zamiaru go odwiedzić? Wiem, że sporo cię to będzie kosztowało, ale muszę się przygotować psychicznie do tego spotkania. Odbieraj. Nareszcie. Stara dała szmal? Peter? A kto inny, kretynie? Masz forsę? Starałem się jej wytłumaczyć. Rozmawiałem z panią Lucrecją. Tak czy nie? Odpowiadaj. Zastanawia się. Czyli, że nie. Jeśli nie dostanę forsy, gorzko tego pożałujecie. Ty i ona. Próbowałem ją przekonać. Pertraktowałem z tobą. Ja tylko pośredniczyłem. Nie ujdzie ci to na sucho. Lepiej przekonaj starą, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Peter Farfan? Słyszysz mnie? Halo, Peter? Co tam się dzieje? Czy to policja? Halo, halo! Halo, Peter! Wybiegł w pośpiechu. Może złapali Farfana. Powiedziałby nam coś. Nie chciał uprzedzać faktów. Inspektor Sarate jest bardzo ostrożny. Mam nadzieję, że znajdą winnych. Chciałabym wiedzieć, kto czyhał na życie Hrarda. Ostatnie ostrzeżenie. Wiemy, że tam jesteś. Wyjdź z podniesionymi rękami. Jego sekretarka opowiedziała mi, jak to się stało. Nawet mi tego nie powtarzaj. Nie chcę znać szczegółów. Wystarczy, że Gerardo jest umierający. Złodziej zabrał nie tylko samochód, ale także klucze. Wyobrażasz sobie, ma dojście do biura, do domu. Zrobiła coś w tej sprawie? Poradziłem jej, żeby zmieniła zamki. Dziś rano inspektor Sarate przysłał kogoś do pilnowania biura. Sarate prowadzi tę sprawę? Tak. I coś mi mówi, że niebawem znajdzie winnego. Poznamy wreszcie całą prawdę. Co robisz?
Nie twoja sprawa. Od kiedy mnie tak traktujesz? Od teraz. Nic tu po tobie. Wracaj do garów. Wyjeżdżasz? Za zgodą pani Lucrecji czy na własną rękę? Nie mów mi takich rzeczy, bo jeszcze bardziej się zdenerwuję. Rozleję wodę, stłukę kieliszek, a wtedy naprawdę nas stąd wyrzucą. Skąd to poczucie niższości? Jesteś córką Rafaela de la Torre. Twoja ciocia to ta Lucrecia de la Torre, żona hrabiego Benjamina Munoza. On nie wygląda jak hrabia, ale ma herb i tytuł. Ukłuj go szpilką, a zobaczysz, że popłynie błękitna krew. Przepraszam. Za co? Nikt jeszcze nie powiedział ci, że masz najpiękniejszy uśmiech na świecie? Nie wypada głośno się zachowywać w takim miejscu. Takie miejsca istnieją, żeby dobrze zjeść i się zabawić. Ci wszyscy kelnerzy są do twoich usług. Na tym polega ich praca. Dziękuję. Wszystko w porządku? Nie. Zmieniłem zdanie. Proszę o to samo, co pani. Już się robi. Jednak nie. Zostanę przy swoim wyborze. Ale proszę zamienić zupę na suflet ze szpinaku. Oczywiście, proszę pana. Rozumiesz, co chciałem przez to powiedzieć? Tak, ale jestem pewna, że ten kelner cię nienawidzi. Nie szkodzi. Wynagrodzę mu to dobrym napiwkiem. Musisz nauczyć się poruszać w tym świecie. Zachowywać się, jakbyś była królową. Co ja wygaduję? Ty jesteś królową. Wyjeżdżasz? Tak nagle? Dokąd? Problemy. Rodzinne. Przecież wszyscy wiemy, że nie masz rodziny. Tutaj, w Limie, nie. Ale mam brata za granicą. Brat za granicą? Nie wierzę. Jak się nazywa? Nie bądź wścibska. Benito. Co w tym dziwnego? Ty nie masz rodzeństwa? Jaki on jest? Podobny do ciebie? Jesteśmy jak dwie krople wody. Miałam na myśli wykształcenie, sposób bycia. Nie wierzę, że jest taki jak ty. Nie, pod tym względem bardzo się różnimy. Gęby mamy takie same, ale on ma parszywy charakter. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. To już twój problem. Co ty się wplątałeś? Musisz uciekać? Nie twoja sprawa, daj mi spokój. Pani wie, że wyjeżdżasz? Jasne. Mam jej zgodę. Ale jeśli piśniesz komuś choć słowo, mój braciszek będzie się bardzo gniewał. Twój braciszek Benito? Nie ze mną takie numery. Nie masz żadnego brata. Tym bardziej za granicą. Ciekawe, co zrobiłeś, że musisz zwiewać w popłochu.
Uciekł. Jak to uciekł? Budynek jest obstawiony. Miał przygotowaną drogę ucieczki. Pani herbata. Nie znoszę herbaty, tym bardziej o tej porze. Przepraszam, Paloma powiedziała, że prosi pani o herbatę. Z tą dziewczyną coraz trudniej się dogadać. Proszę wybaczyć. Kto będzie pani szoferem podczas nieobecności Celso? Celso gdzieś wyjeżdża? Powinna pani zatrudnić kogoś na jego miejsce. Co ty pleciesz? Nic nie wiem o żadnym wyjeździe. Dowiem się, o co chodzi? Celso się gdzieś wybiera? Dziwne, że pani o niczym nie wie. Wiedziałam, że pakuje walizkę. Kiedy? Przed chwilą. Jest bardzo zdenerwowany, jakby przed czymś uciekał. Jakby go ktoś gonił. Zadowolona? Zachwycona. Wszystko było wspaniałe. Nie przesadzaj. Bo co powiesz, kiedy zaproszę cię na kolację w Paryżu? Znasz Paryż? Nie tak dobrze, jakbym chciał. Ale to naprawdę cudowne miasto. Piękne i romantyczne. Zaczekaj chwilkę. Dokąd idziesz? Nie ruszaj się stąd. Patrz w tamtą stronę. Jaśnie. Śnię i nie chcę się przebudzić. Wszystko było dobrze, dopóki nie pojawiło się ta Milagros. Gdybyś widziała, jak podrywa Martina. Jeśli jej się podoba, co w tym złego? Jest nikim. Po co w ogóle tam przyszła? Zazdrosna. Tak. I co z tego? Nic. Powinnaś uwieść Martina. Chociaż nie jest on dla ciebie za stary. Mówisz tak, bo tobie podobają się smarkacze jak ten Jankes. To już przeszłość. Znudził mnie. Tak szybko? Myślałam, że jesteś zakochana. Byłam. Ale już mi się nie podoba. A kto teraz ci się podoba? To tajemnica. Powiedz. Ty też mi nie powiedziałaś. Nie od razu. Te kwiaty cię szukały. Mnie? Nie wiesz, że piękne kwiaty szukają się między sobą? To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Jestem pewien, że czekają cię jeszcze bardziej szczęśliwe dni. Co robimy? Muszę wracać do domu. Jest wcześnie, możemy gdzieś pójść. Masz ochotę na spacer po plaży? Trochę się chmurzy, ale... To kusząca propozycja, ale nie chcę kłopotów z ciocią. Wiesz, jaka jest zasadnicza. A wyszłam z domu bez jej zgody. Nie powinnaś się jej bać. Ale skoro jej wysokość sobie życzy, wracamy do rezydencji. Pozwoli pani? Kto tam? Otwieraj. Szybko. Już idę. Czytałem i... Chciałeś wyjechać bez uprzedzenia? Co też pani mówi? Nie kłam. Ze mną nie ma żartów. Dlaczego chciałeś wyjechać? Miałem telefon od kuzyna. Mieszka w Piurze. Mój wujek Eusebio, nie nadużywaj mojej cierpliwości. Złapali Farfana? Na to wygląda. Rozmawiałem z nim przez telefon i przerwało nam.
Chyba weszła policja. Do diabła. A już wszystko tak dobrze się układało. Powinna pani była od razu mu zapłacić, żeby jak najszybciej zniknął z miasta. Policja depcze mu po piętach. Powinnam była go zabić. Pani jest bogata, może się bronić, a ja nie. Muszę zniknąć. Proszę pozwolić mi odejść. Oboje jesteśmy w to zamieszani i wspólnie musimy stawić czoło. Ani się wasz wyjeżdżać bez mojej zgody. Może i zdołasz uciec policji, ale nie mnie. Ja tylko pośredniczyłem. Przekazywałem polecenia. Ty go wynalazłeś. A teraz wypijesz to piwo. Niech ci nawet do głowy nie przyjdzie ruszać się stąd bez mojej zgody. Nie śpieszcie się. Nie chcę, żebyśmy przeoczyli jakiś szczegół. Jestem pewien, że ten Farfan nie działa na własną rękę. Inspektorze, telefon. Interesujące. Te zabawki to kopalnia informacji. Ostatnio dzwonił pod ten numer. Nie wydaje ci się znajomy? Nie. A panu? Też nie, ale mam pewne podejrzenia. Myśli pan, że sprawdzisz, do kogo należy ten numer. Tak jest, szefie. Jeśli trzeba, przewróćcie wszystko do góry nogami. Siedzimy tu od godziny, a ty nie odezwałaś się ani słowem. Fernanda. Pardon. Przepraszam. Mówiłeś coś? Nawet mnie nie słuchasz. Mieliśmy porozmawiać. Nie mam ochoty na rozmowę. Więc nic nie mów, ale przynajmniej mnie wysłuchaj. Myślałem, kochanie, nie mów do mnie, kochanie. Kiedy wreszcie do ciebie dotrze, że cię nie kocham? Mówisz tak, żeby mi dokuczyć. Ale ja wiem, że mnie kochasz. Nieprawda. Nie zaprzeczaj. Posłuchaj głosu swojego serca. Prędzej czy później i tak się pobierzemy. Przestań pleść brednie. Daj sobie spokój z tym głosem serca. Nie kocham cię, nic do ciebie nie czuję. Jeśli w ogóle coś nas łączyło, to przyjaźń, sympatia, seks, ale nie miłość. Nie byliśmy w sobie zakochani. Zgoda, ale to tylko początek. Z czasem, ani z czasem, ani bez czasu. Nie rozumiesz, że ja cię po prostu wykorzystywałam? Więc rób to nadal. Wykorzystuj ile chcesz, a sama się przekonasz, że mnie kochasz. Czy ty naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś żałosny? Kiedy to do ciebie dotrze? Chcę tylko, żebyś miała do mnie zaufanie. Dzieliła się ze mną swoimi problemami. Nieważne, czy mnie kochasz, czy nie. Czas pokaże. Ja tylko chcę być blisko ciebie. Nic więcej. Jesteśmy w domu. Czy jej wysokość ma jakieś życzenie? Nie mów tak do mnie. Tak jest, miłościwa pani. Nie wygłupiaj się. W porządku. Tak lepiej. Chciałam ci powiedzieć... Dziękuję za wszystko, za... Wreszcie raczyłaś wrócić. Ciociu, nie chcę żadnych wyjaśnień. Idź do swojego pokoju i nie wychodź, dopóki cię nie zawołam. Pozwól, że cię wytłumaczę. To moja wina. Zabrałem Milagros do... Z tobą porozmawiam później. Zrób, co powiedziałam.
Nie Pipo. Nie imię, zrozum. I nie patrz tak na mnie. Nasza sztuka bardzo ucierpiała z powodu odejścia Milagros. Musimy coś z tym zrobić. A ty jesteś urodzoną artystką. Możesz mi pomóc. Błagam, daj się namówić. Nie Pipo. Zamiast tracić czas, zadzwoń do Milagros i poproś, żeby wróciła ze swoimi kukiełkami. To nie ma sensu. Ona jest teraz milionerką i nie zechce zajmować się teatrzykiem kukiełkowym. Mnie się wydaje, że chętnie to zrobi. Może się do niej wybierzemy. Na pewno jest bardzo przygnębiona wypadkiem pana Beido. Odwiedzimy ją, a ty przy okazji spróbujesz ją przekonać do twojego pomysłu. Kiedy chcesz iść? Choćby zaraz. Uprzedziła się? Nie, bo jeszcze zechce tu przyjechać. Zrobimy jej niespodziankę i przekonamy się, jak naprawdę traktuje ją rodzinka. Coś mi mówi, że nie wszystko jest w porządku. Kiedy ostatnio zapytałam o rodzinę, była bardzo smutna. Jakiś problem z Milagros? Jak zwykle wyszła z domu bez mojej zgody. To moja wina, że tak późno wróciła. Była ze mną. Z tobą? Zawiozłem ją do szpitala, do mecenasa Beido. Więc wszystko się wyjaśniło. To normalne, że martwi się o Gerarda. Ja będę decydować o tym, co jest normalne dla Milagros. A ciebie proszę, żebyś nie zabierał jej z domu bez mojego pozwolenia. Dzięki ci Boże za tę strawę. Kto? Informacja. Odzwoń, ale najpierw muszę coś zjeść. Zwariowałeś? Odbierz. Masz natychmiast odebrać. Tak, szefie. To ja. Wiecie już, czyj to numer? Na pewno? W porządku, dzięki. Wiadomo już, do kogo dzwonił Farfan. Do kogo? To numer zarejestrowany na Lucrecia de la Torre. Wiedziałem. Idziemy. Nie traćmy czasu. Porze obiadowej? Nawet przestępcy mają prawo do posiłku, a my nie? Nie mam czasu na głupie dyskusje. Zapłać i idziemy. Mam nadzieję, że nie wspomniałeś Milagros o testamencie. Ani słowem. Podrzuciłem ją do szpitala, a potem odebrałem. Skąd to nagłe zainteresowanie moją bratanicą? Rano też z nią rozmawiałeś. Zwykła ciekawość. Chciałem ją bliżej poznać. Wybadać, czy nie zechce obalić testamentu. Nie odważy się na to. A poza tym nie ma prawa tego robić. Proszę nie zapominać, że jest córką don Rafaela. Portret dobrze wyszedł i zajmuje należne miejsce. Już dawno powinien tu wisieć. Myślisz, że ta niedołęga odważyłaby się obalić testament? Nie sądzę. To prosta dziewczyna. Nie ma większych ambicji ani wymagań. Nie będzie walczyć o spadek. To, co obecnie przeżywa, jest dla niej jak sen. Szybko się z niego przebudzi. Gerardo leży nieprzytomny w szpitalu. Ja znam treść testamentu. Mogę spokojnie wyrzucić ją na bruk. To kolejny cud w moim życiu. A już myślałam, że José Antonio nigdy nie zwróci na mnie uwagi. Wydawał się taki zimny, nieprzystępny. Już jesteś. Jak ci poszło? To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zaprosił mnie na obiad. Byłaś cały czas z nim? Jest lepszy, niż go sobie wymarzyłam. Dobry, czuły, dowcipny. Podarował mi kwiaty.
Ty te aby nie przesadzasz? Na twoim miejscu byłabym bardziej ostrożna. Nie masz racji, jest szczery. Można mieć do niego pełne zaufanie. Do szczęścia brakuje mi tylko, żeby don Gerardo wyzdrowiał. A ciocia była w lepszym humorze. Zrobiła mi awanturę. Gdyby nie José Antonio... Obyś się co do niego nie myliła. Mam pomysł. Kiedy pan będzie przesłuchiwał tę starą, ja pogadam w kuchni ze służbą. Ostrzegam, że moja cierpliwość jest na wyczerpaniu. Idziesz ze mną i bez gadania. Tak jest, szefie. Ja ani słowa o telefonie Farfana. Wykorzystam tę wiadomość w odpowiedniej chwili. Nie otworzę gęby, żeby przemówić, ani żeby coś przełknąć. W ogóle nie wiem, po co Bozia dała mi szczęki. W porządku, szefie, będę grzeczny. Doskonale panią rozumiem. Jednak nie radziłbym podejmować żadnych decyzji przed odczytaniem testamentu. Dlaczego? Milagros nie może mi zaszkodzić. Już i tak dużo dla niej zrobiłam, zgadzając się, żeby mieszkała w tym domu. Jej obecność działa mi na nerwy. Mimo wszystko radzę poczekać do chwili, kiedy wszyscy się dowiedzą, że jest pani jedyną spadkobierczynią. Wtedy wynajmie jej pani jakieś mieszkanie. Wyrzucenie jej teraz z rezydencji mogłoby wzbudzić podejrzenie. Nie będę jej wyrzucać. Wyprowadzi się z własnej woli. Jak pani tego dokona? Zatruwając jej życie do granic możliwości. I liczę, że ty mi w tym pomożesz. Doskonale pani wie, że zawsze może na mnie liczyć. Naprawdę? Odniosłam wrażenie, że masz do niej słabość. Pani się myli. Odegrałem swoją rolę, żeby zdobyć jej zaufanie. Jednak doskonale rozumiem, co znaczy żyć pod jednym dachem z osobą, której się szczerze nienawidzi. Dziękuję. Będę jeszcze potrzebny? Nie, możesz odejść. Te drobne incydenty nie są w stanie zakłócić mojego szczęścia. Wkrótce będę jedyną właścicielką całej fortuny i nikt nie będzie mi rozkazywał, ani mówił, co mam robić. Proszę wejść. Proszę usiąść. Napiją się panowie kawy? Bardzo chętnie. Dziękujemy, proszę się nie fatygować. Zawiadomię panią Lucrecję. Znalazł pan już winnego? Właśnie nad tym pracujemy. Proszę także powiadomić pana Wilsona, że chcę z nim porozmawiać. Z panem mecenasem? Właśnie wychodzi. Panowie pytali o pana mecenasa. Pan inspektor Sarate do pani. Dziękuję. Możesz odejść. Przepraszam, że przychodzimy bez uprzedzenia, ale sprawa jest bardzo pilna. Mimo to będzie pan musiał poczekać. Mogę pana przyjąć jutro albo pojutrze. Przykro mi, ale będę nalegał. To naprawdę bardzo pilne. Muszę państwa przesłuchać.